No witam, drodzy widzowie. Słuchajcie, jest akcja. To gruba akcja. Zacznę tutaj od wniesienia maseczki. Jest akcja, mianowicie akcja serwisowa w BMW. A wszystko za sprawą tego oto gówna tutaj. Tego srebrnego tutaj. Jeżeli wiecie, co to jest, to super. Jeżeli nie wiecie, to powiem, że dzięki temu dziadostwu miał miejsce ostatnio we Wrocławiu, przy bodajże Galerii Wrocławia, w listopadzie. Miał miejsce pożar auta marki BMW w listopadzie, prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę, na ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Również autko się paliło. Możecie pogrzebać w internecie, bo o tych dwóch przypadkach jest mi wiadomo. To jest zawór, moi drodzy, EGR. Jest akcja serwisowa, słuchajcie. Wszystkie modele, cała seria F, po prostu 2-litrowe, 3-litrowe diesle, 2-3-litrowe diesle, a także parę sztuk serii E. Po prostu od 2010 do 2017 roku. Jeżeli się zgłosicie, macie po prostu darmową wymianę zaworu EGR ze względu na bezpieczeństwo. Tak jak to zrobiłem ja. Byłem za granicą, dostałem po prostu informację na moją apkę, że jest akcja serwisowa, sprawdziłem. Dotyczyła numeru, konkretnego numeru akcji, dotyczyła właśnie tego EGR-u. Słuchajcie, nie czekajcie z tym naprawdę, bo jeżeli będziecie czuć spaliny w swoim dieslu w kabinie, dziwne spaliny, i ubywa wam płyn chłodniczy, to znak, że macie przypchaną i zawaloną po prostu sypami chłodniczkę EGR. I pan w serwisie powiedział, że już ostatni gwizdek miałem, bo była tak zawalona, pokazywał mi zdjęcia. Oczywiście część została u nich, bo muszę się z tym rozliczyć z serwisem BMW, centralą. Co tu jeszcze mogę powiedzieć więcej? Niektórzy znam takich, co wymieniają to po prostu na własną rękę, więc internet proponuje ceny w granicach 1300 zł. W serwisie to wynosi około 3-4 tysięcy. No ale oczywiście po co płacić za coś, za co producent płaci, ponieważ dał ciała, tak? Także mówię jeszcze raz, pan pokazał mi po prostu numer serwisowy danej części, która była, pokazał mi, jaką zamontowali, wklepali to do komputera, do historii. Dzwońcie do serwisów, pytajcie, podawajcie numery VIN i jak najszybciej wymieniajcie to, bo to nie są przelewki naprawdę. Stracić auto w pożarze, narażać siebie, innych członków rodziny, znajomych, przyjaciół, to nie tędy droga. Jestem w środku, trochę chłodno. Słuchajcie, ja wiem, że niektórzy narzekają na BMW. Jak dla mnie ta marka jest bez zarzutów jak na razie. Wiem, że są tacy, co w komentarzach piszą mi, że panewki w tym modelu są z papieru. Powtarzam, ja wymieniam co 10-15 tysięcy, czasami szybciej co 12, różnie, ale nie przekraczam tego interwału 15 tysięcy. W opisie podam numer akcji serwisowej. Ja to wymieniałem we Wrocławiu, byłem bardzo zadowolony. Pojechałem do serwisu, umówiłem się na 7 o godzinie bodajże 13, już miałem auto do odbioru wymienione. Pan mi wszystko powiedział, co i jak. Jeszcze gratisowo dał mi moją historię dotyczącą mojego auta.
jak tam poprzedni właściciel wymieniał części, oleje, filtry i inne rzeczy. Dowiedziałem się, że po prostu auto ma oryginalny przebieg, ma bezszkodową historię i to tyle, no po prostu to taki bonus po prostu od dealera BMW. No i tak jak mówię, dzwońcie do serwisu, posiadacze, właściciele lub chętni, którzy zakupują lub są po zakupie ledwo co 2-litrówek i 3-litrówek z silnikami wysokoprężnymi, dzwońcie, podawajcie winy, pytajcie o tą akcję serwisową dotyczącą EGR-u. Chodzi o dokładnie wymianę chłodniczki spalin, która się zatyka, powoduje pożary aut, samozapłony. Jak dla mnie w takich samochodach marki premium jak BMW nie powinno się to w ogóle absolutnie zdarzać. Podam w opisie wszystkie modele, które objęte są prawdopodobnie akcją serwisową. Jest parę aut serii E, bodajże X1. I jest parę sztuk serii G. Niestety. Tego co się tam orientuje, to 70% 2-litrówek na całym świecie jest zwoływana do serwisu i około 60% 3-litrówek na całym świecie jest zwoływana do serwisu, na akcję serwisową. Oczywiście jest wszystko nieodpłatnie z waszej strony, serwis bierze to na klatę. Wiadomo, no, jest to ich wina, więc raczej tak powinno być, że jeżeli ktoś dał ciała czymś albo poczuwa się do winy, powinien to na własny koszt wymienić. Także jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, komentujcie, pytajcie. Powiem wszystko, to ja odpowiem na pytania jak najbardziej. Też nie chciałbym się postawić w takiej sytuacji, że moje auto spłonęłoby w pożarze. Pewnie każdy nie chciałby tego. No ale mówię, no to jest ze względu na wasze bezpieczeństwo. Także przestrzegam. Nagrywam ten filmik właśnie po to. Nagram jeszcze jeden. Ale to już inna bajka. Chodzi o chip tuning, jaki wykonałem w moim autku. Ale to wszystko opowiem w następnym odcinku. Także piszcie, komentujcie, pytajcie. Na wszystko chętnie odpowiem. Piszcie w komentarzach. Piszcie pozytywne, negatywne, lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć.